Cześć, siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku z serii montowania zbroi Ironmana w prenumeracie od De Agostini. Mamy kolejną paczkę, w niej cztery gazetki, numer 55, 56, 57 oraz 58. Więc zapraszam do oglądania. Jarvis, you there? Touch yourself, listen. Gazetka numer 55. Gazetka. Instrukcja montażu. Będziemy montować dalej prawe udo, kolejne osłony, kolejne części na później. Szybki montaż. W tej części, w tej gazetce za dużo nie będziemy montować. Elementy. Element 55A, wewnętrzna płytka UDA. Element metalowy. Element 55B, tylna płyta UDA. Element również metalowy. I element 55C, tylna płyta UDA, numer 2, element już plastikowy. Dobrze, szybki montaż, szybka część. Tutaj montujemy elementy. Element 55B i 55C. Pasujemy je ze sobą. I to już. Mamy elementy zmontowane z gazetki numer 55. Odkładamy je na później. Następnie gazetka numer 56. Gazetka. Instrukcja montażu. Dalej montaż elementów prawego uda. Kolejne płyty zewnętrzne. Kolejny szybki montaż, szybkie pasowanie. Ten odcinek będzie bardzo krótki. Elementy. Element 56A, zewnętrzna płyta UDA. Przednia płyta UDA. I element 56C, zewnętrzna płyta UDA. Bierzemy element z wcześniejszej gazetki 53. Montujemy element 56A. I to wszystko, to zapewne jeszcze tu przyjdzie. I to wszystko w tej gazetce. Odkładamy elementy na później. Następnie gazetka numer 57. Gazetka. Instrukcja montażu. Ciąg dalszy montowania prawego uda, tym razem kolejne osłony, więc już myślę, że w kolejnej gazetce 58 powinniśmy chyba wszystkie już elementy tutaj ze sobą spasować, no bo naprawdę mamy mocno to udo rozdrobnione na części, więc kolejna gazetka powinna
mieć dużo już skręcania. Zobaczymy. Tutaj ponownie szybko przejdziemy przez ten montaż. Elementy. Element 57A, ramka wewnętrzna uda, element plastikowy. Element 57B, wewnętrzna płyta uda, również element plastikowy. I dwie zaślepki R1, R2. Tutaj wewnętrznie mają oznaczenia R1, R2, 57C, elementy plastikowe oraz śrubki IP. Bierzemy naszą wewnętrzną płytę UDA 57A i element 57B. Montujemy razem. Tutaj mamy łatwo do spasowania. Bierzemy śrubki IP i skręcamy. OK, element zmontowany. Tak też oto się prezentuje. Tutaj również podpowiadają, aby elementy zamontować, czyli na tym 57C zamontować zaślepkę R1. OK. I na wcześniejszym elemencie z wcześniejszej gazetki R2. OK. Zapewne to będzie tak wyglądało. No dobrze, ale zobaczymy to pewnie w następnej gazetce. To wszystko w tej gazetce. Następnie gazetka numer 58. Gazetka. Instrukcja montażu. Będziemy montować prawą nogę. Mamy tutaj prawy nagolennik. Szybki montaż. Myślałem, że może coś więcej zmontujemy, ale chyba w kolejnej paczce będziemy więcej skręcać. Elementy. Element 58A, prawy nagolennik, 58B, wspornik zawiasu, 58C, osłona podbicia oraz śrubki AM. Te dwa elementy plastikowe, nagolennik metalowy. Dobrze, bierzemy nasz nagolennik. Przygotowujemy tutaj miejsce montażu, czyli tej płyty podbicia. Montujemy w tej części. Bierzemy element 58B. Wspornik zawiasu i przykręcamy śrubką AM. Element zmontowany, nawet tutaj w miarę to dobrze chodzi. I to wszystko w tej gazetce. OK, dzięki bardzo za uwagę. Jak widzieliście, udało się zmontować kilka elementów z tych
tych czterech gazetek. Mało skręcania. Więcej tutaj takich pasowania tych elementów. Zapewne w kolejnych gazetkach będziemy już montować tą prawą nogę w całość i w końcu będziemy mogli coś więcej poskręcać. Tutaj bardzo szybko i sprawnie, nie było większych kłopotów. Szybki, sprawny montaż. Jak widzicie, mamy już tutaj nagolennik przygotowany już. Mamy też udo, więc to tyle. Pamiętaj, zostaw lajka, zostaw suba, przydzwoń sobie tam dzwoneczkiem, żeby dostawać komunikaty. A w tym odcinku to wszystko i zapraszam na kolejny z serii montowania zbroi Ironmana w prenumeracie od De Agostini. Na razie, cześć!